nauka o historii Armii Krajowej powinna być żywa i powszechna. Obecna w szkołach, znana inteligencji, żołnierzom, przedstawicielom życia publicznego, wszystkim obywatelom. Niech trudne doświadczenia pokolenia żołnierzy Armii Krajowej będą lekcją historii o patriotyzmie, poświęceniu dla ojczyzny i drugiego człowieka oraz pozostaniu wiernym podstawowym zasadom. Niech pamięć o czasie okupacji stanowi wieczne ostrzeżenie dla kolejnych pokoleń. Nigdy więcej wojny. Bardzo ważna jest dla nas, żyjących członków Armii Krajowej, pamięć i tożsamość. Pamiętajcie o tych żołnierzach Armii Krajowej, co odeszli na wieczną wartę. Pamiętajcie o wszystkich kombatantach i weteranach, nie tylko podczas obchodów rocznicowych, ale też w dniu codziennym. Dziękuję za uwagę. Szanowni kombatanci, żołnierze Armii Krajowej, szanowni państwo, powitani już przez pana pułkownika, dowódcę 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński skierował do państwa list na ręce dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie, Dariusza Iwaneczka. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na obchody 77. rocznicy powstania Armii Krajowej. Dzisiejsze uroczystości w Rzeszowie są wyrazem szacunku dla ludzi, którzy podjęli trud walki o niepodległość ojczyzny. To również dowód pamięci o tych, którzy za wolność Polski gotowi byli zapłacić cenę najwyższą. Armia Krajowa była największą podziemną armią w okupowanej Europie. Stanowiła najwspanialsze, ale zarazem najtragiczniejsze wojsko, które w swych dziejach wystawiła Rzeczypospolita. Doskonale zorganizowana, mimo braku jakże potrzebnej broni, zadawała bolesne ciosy niemieckim i sowieckim najeźdźcom. Bohaterstwo, odwaga żołnierzy Armii Krajowej, ale również ich determinacja w walce o wolną i niepodległą ojczyznę sprawiły, że przez wiele lat władze komunistyczne próbowały wykreślić ich zasługi z kart historii. Życiorysy wielu bohaterów dzisiejszej uroczystości naznaczone zostały brutalnymi represjami i uciążliwymi szykanami. Dlatego właśnie w takich chwilach, kiedy cofamy się myślą do tamtych ludzi i tamtych wydarzeń, pragniemy uczynić wszystko, by czas miniony nigdy nie został zapomniany, by idee okupione cierpieniem i życiem tysięcy na stałe wrosły w świadomość pokoleń przyszłych i obecnych. Starzyści, pani marszałek, szanowni państwo kombatanci z prezesem Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, szanowni państwo dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, komendanci, szefowie służb mundurowych województwa podkarpackiego, szanowni państwo, przedstawiciele władz samorządowych, starostami rzeszowskim, łańcuckim. Wszyscy państwo, którzy zebraliście się dzisiaj, aby w sposób szczególny zaznaczyć, uczcić jakże niezwykłą rocznicę, rocznicę przeformowania Związku Walki Zbrojnej w Armii Krajowej. O tym, czy była Armia Krajowa, usłyszeliśmy już wiele, ale tak naprawdę spoglądając na przestrzeni wielu lat historii państwa polskiego, Armia Krajowa była po prostu Wojskiem Polskim. Wojskiem Polskim, które tutaj, w ojczyźnie,
prowadziła działania zbrojne w okresie II wojny światowej, prowadziła działalność dywersyjną, działalność sabotażową po to, aby chronić Polskę i ludność cywilną przed agresorami sowieckim, niemieckim, a także w naszym przypadku, w przypadku Rzeszowszczyzny, przeciwko działaniom skrajnych nacjonalistów ukraińskich. Zaznaczyli w sposób wyjątkowy swoją wielką wierność sprawie Polski, wypełniając w wielu przypadkach do końca słowa przysięgi. Pozwólcie, że jej fragment zacytuję. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie, mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Szanowni uczestnicy uroczystych obchodów 77. rocznicy powstania Armii Krajowej w Rzeszowie. Armia Krajowa to nazwa symbol, nazwa obejmująca niemal całokształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji w czasie II wojny światowej. Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową z rozkazu generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku pokazało, że obok Armii Polskiej na Zachodzie i tworzonej wówczas przez generała Władysława Andersa Armii Polskiej w ZSRS powołana właśnie Armia Krajowa stanowi trzecią siłę polskich sił zbrojnych. Co więcej, jest ona tą, która prowadzi najintensywniej walkę z hitlerowskim okupantem. Powstanie Armii Krajowej było więc w istocie posunięciem wymierzonym w politykę Stalina, zarzucającemu Polsce brak zaangażowania w walce z III Rzeszą. Miało dobitnie pokazać, że w Polsce cały czas toczy się walka, trwają działania dywersyjne i przygotowania do powstania powszechnego, jaki miała być akcja burza. Obchodzona dzisiaj 77. rocznica tego ważnego wydarzenia skłania nas do refleksji i chwili zastanowienia nad fenomenem tej największej w okupowanej Europie podziemnej armii. Armii, która dała Polsce tylu wspaniałych, niezłomnych żołnierzy, którym zawdzięczamy to, kim dziś jesteśmy jako naród. To z ich poświęcenia i przelanej krwi czerpiemy niezmiennie od dwóch pokoleń siłę do walki o wolność, której, jak wiemy, nie można tylko posiadać, ale trzeba o nią stale na nowo zabiegać. Mówiąc pamięć wszystkich rodaków, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Do was wołam, żołnierze Wojska Polskiego, bohaterscy obrońcy Rzeczpospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków Służby Zwycięstwu Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu! Do was wołam, dowódcy Polskiego Państwa Podziemnego, generałowie Michale Karasiewiczu-Tokarzewski, Kazimierzu Sosnkowski, Stefanie Rowecki, pseudonim Grot, Tadeuszu Komorowski, pseudonim Bur, Leopoldzie Okulicki, pseudonim Niedźwiadek i Augustie Emilu Fieldorfie, pseudonim Nil. Stańcie do apelu!